Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy 20 marca, trzecia niedziela Wielkiego Postu, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, rozpoczyna się od opisu wydarzeń, które można określić językiem współczesnym jako ludobójstwo i jako katastrofa budowlana. Jezus chce nas pouczyć, że człowiek żyjący bezmyślnie, egoistycznie, bezbożnie, musi liczyć się z tym, że w jednym momencie może mu to być wszystko odebrane. Nikt z nas nie może być taki pewien siebie, że jego stabilizacja będzie trwała wiecznie. Pan Bóg w swoim miłosierdziu daje nam szansę, daje nam czas, który też jest limitowany, daje nam szansę ku naszemu nawróceniu. Albo tę szansę wykorzystamy, albo po prostu przegapimy ten moment. Być może już jest najwyższy czas, abyśmy się otrząsnęli z grzechu, z tego wszystkiego, co nas zniewala i odpycha od Pana Boga. Możemy też zastanowić się, czy jesteśmy lepsi w tym roku w porównaniu z zeszłym rokiem. Czy wydarzenia z koronawirusem sprawiły, że zbliżyliśmy się do Pana Boga? Czy może to zupełnie nas niczego nie nauczyło? Być może kolejne wydarzenia sprawiają, że Pan Bóg daje nam sygnał swojej miłości, która polega na tym, że chce nam powiedzieć: kocham Ciebie i dlatego chcę Twojego nawrócenia. Być może niektórzy z nas myślą sobie, że to nieszczęście, które dotknęło naród ukraiński w związku z wojną, że to być może jest jakaś kara Pana Boga za grzechy Ukraińców. Być może to my jesteśmy ci lepsi. Nie możemy tak myśleć. Kochani, Pan Bóg daje nam wszystkim szansę. Być może upomina nas. Być może patrząc na to nieszczęście, które dotyka naszych sąsiadów, być może jest to wielkie ostrzeżenie dla nas, dla Polaków i dla całego świata, żebyśmy jednak otrząsnęli się z tego letargu, z takiego zatopienia się w grzechu. Natomiast dzisiejsza Ewangelia, Pan Jezus w tej Ewangelii nas poucza, że On sprzeciwia się, nie zgadza się z taką opinią, że jeżeli kogoś spotyka nieszczęście, to widocznie jest to kara Boża. Bo gdybyśmy chcieli być konsekwentni, to musielibyśmy powiedzieć, że jeśli kogoś ominęło nieszczęście, to znaczy, że był bezgrzeszny, a być może to, że kogoś omija nieszczęście, jest to wyraz miłosierdzia Pana Boga, że On daje nam jeszcze szansę. Być może już jest najwyższy czas, abyśmy się wreszcie zatrzymali w naszych grzechach, abyśmy poszli za głosem Pana Boga, który nas wciąż upomina. Być może Jego cierpliwość już się kończy i w swojej desperacji Pan Bóg nas tak bardzo kocha, że chce nam pokazać, że On chce nas uchronić od tego wszystkiego, co może zagrażać całej ludzkości. Kochani, musimy pamiętać o tym, aby nikt z nas się nie wymądrzał, byśmy wiedzieli, że tylko Pan Bóg jest tym, który zna sens wszystkich wydarzeń, które tak naprawdę zmierzają do tego, żeby człowieka nawrócić i zbawić, a nie po to, żeby go potępić. Pan Bóg daje każdemu z nas szansę. Wykorzystajmy tę szansę. Jest już najwyższy czas. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.